Witam, jesteśmy w klubie Cyklon. Dziś odbywa się 45. seminarium, tym razem jest to seminarium charytatywne. Jeden z naszych kolegów zachorował na raka. Dziś gościmy aż trzech panów, którzy poprowadzili to seminarium. Pierwszym jest pan Andrzej Żelechowski, pierwszy dan z judo, on też prowadził pierwszy blok. Drugi jest Marcin Roger Kałek, on jest brązowym pasem z brazylijskiego jiu-jitsu ze Słubic. Trzeci blok poprowadzi Paweł Kaszewski, chłopak w sumie stąd od nas, ale teraz w tej chwili mieszkający w Poznaniu i trenujący w klubie Zenit. Przed wami Marcin Kałek, ksywka Roger, jeden z prowadzących dzisiejsze charytatywne seminarium. Walczymy nie ze sobą, tylko z rakiem. Jedno zdanie. Jest bardzo miło, że mogłem przy takim uczestniczyć. Za każdym razem, jeśli możemy pomagać, staramy się to robić. A do Piotra zawsze przyjeżdżamy, także z wielką przyjemnością. To jest najlepszy klub w Polsce. Przed nami Paweł Kaszewski, jeden z prowadzących dzisiejsze seminarium. Powiedz, Pawle, co dzisiaj pokazujesz? No, zaczynam od przejścia otwartej gardy, żeby później kontynuować przejściami, wariacjami dojść do pleców, z kolana na brzuch, bądź z pozycji bocznej, żeby na końcu zakończyć już poddaniem z tej właśnie pozycji, którą uzyskamy. Taki będzie to ciąg zdarzeń, który można później fajnie drillować, żeby te techniczki wchodziły. Dziękuję za zaproszenie, także bardzo miło. Tym razem pan Andrzej Żelechowski, trener judo, dzisiaj był na pierwszym bloku, pokazywał rzuty. Jakie to były rzuty? Rzuty, które pozwalały przewrócić partnera bez dźwigania go na sobie. To było obalenie, to były przykulnięcia. Dość prosto w wykonaniu, szczególnie dla zawodników, którzy mało mają obeznania w technikach judo, a są skuteczne. Nawet przy dużej różnicy mas pozwalają przetoczyć przeciwnika i toczyć walkę w parterze, która jest jak gdyby głównym celem walki w jiu-jitsu.